W Wałbrzychu po raz kolejny rozpoczęły się niespokojne dni. Tym razem dotyczą budowy AquaZdroju. Rozpoczęła się już typowa wojna podjazdowa pomiędzy władzami miasta Wałbrzych i spółką AquaZdrój, a firmą Budopol, która do niedawna była głównym wykonawcą budowy przy ulicy Ratuszowej oraz podwykonawcami, którzy nie otrzymali należnego wynagrodzenia. Zwołana została na prędce specjalna sesja Rady Miejskiej, na której długo wypowiadały się obie strony. Nie odebraliśmy i nie zapłaciliśmy za pracę po zejściu z budowy firmy Budowa, ponieważ stwierdziliśmy liczne wady w tym, co Budowa zostawił na budowie. W związku z powyższym chcę Państwu tylko pokazać skalę uwag, jaką tutaj posiadamy. Łącznie 192 strony pisane dwustronnie uwag i wad. Są to rzeczy, które budowa ma poprawić, naprawić i uzupełnić. I w związku z powyższym, ponieważ wynagrodzenie jest kwotą sporną, uważamy, że tylko i wyłącznie sprawa w sądzie może się rozstrzygnąć i tylko sąd może decydować o sposobie i wysokości zapłaty. My na dzień dzisiejszy uważamy, że nie jesteśmy winni żadnej kwoty Budopolowi, wręcz odwrotnie, jesteśmy stroną pokrzywdzoną. Razem z podwykonawcami, to Budopol ma zapłacić podwykonawcom wszystkie roszczenia, a nam naprawić, uzupełnić i usunąć wszystkie wady, które stwierdziliśmy podczas inwentaryzacji na tej budowie. Sesja trwała do godziny 18, czyli zaledwie 3 godziny, a musiała być zakończona przez przewodniczącą Rady Marię Romańską, ponieważ na sali pozostało zaledwie 12 radnych, głównie z obozu opozycji. Zarówno radni Platformy, jak i byli członkowie SLD opuścili salę przed czasem, przez co Rada nie miała kworum i nie mogło odbywać się dalsze posiedzenie. Sesja nie wniosła nic nowego w starciu obu stron, dlatego też zwołana wcześniej pikieta doszła do skutku przed ratuszem. Celem demonstracji jest obrona praw i roszczeń pracowników przedsiębiorstwa budowlano-usługowego Budopol S.A. oraz podwykonawców na budowie AquaZdrój. Pytam się dzisiaj, kiedy Budopol i podwykonawcy dostaną pieniądze za wykonaną pracę? Za wykonaną pracę za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2012. Jest 1 lutego 2013. My, związkowcy z Budopolu z Bydgoszczy, upominamy się też od podwykonawców o wasze pieniądze, które są bardzo ważne dla istnienia waszych przedsiębiorstw. Firma Budopol nie dostała gwarancji zapłaty. Wynika to z nieudolności władz Wałbrzycha i spółki AquaZdrój. Pracownicy pracując tracili siłę i zdrowie na budowie, o ironio losu, na budowie Centrum Rekreacyjno-Sportowego AquaZdrój. Słowa oszuści czy złodzieje były najczęściej padanymi słowami, które wykrzykiwali pikietujący podwykonawcy. Oszuści! 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 Dzisiaj przyjechali pracownicy, którzy przepracowali po 30-40 lat w Budopolu. Różne koleje losu były w ciągu 62 lat istnienia przedsiębiorstwa budowlano-usługowego Budopol S.A. Ale to, co spotkało nas na budowie AquaZdrój, przechodzi wszelkie ludzkie pojęcie.
Sprawa sporu najprawdopodobniej zostanie dopiero rozwiązana przez sąd, jednak jak praktyka uczy, będzie to trwało zapewne przez bardzo długi okres.